Słuchajcie, moi drodzy, te mauzolea chodzące są po prostu tak przerażające i tak głośne, że ja ostatnio myślałem, że to są... No właśnie, grzmoty. Myślałem, że to jest jakaś burza. A nie, to po prostu największy chyba przeciwnik w historii Soulsów, jeśli dobrze mówię, albo przynajmniej do tej pory, jak go widzieliśmy. Nie mówię oczywiście o jakichś tam, nie wiem, bossach czy coś takiego, no bo pewnie byli i więksi. Nie mam pojęcia, kogo on atakuje, szczerze mówiąc, czy mu się po prostu nudzi i sobie skacze. Ja pierdziel, jaki to w ogóle ma zasięg, nie? Ten kurz, dym, pył i wszystko tutaj lata po jego skoku. Moi drodzy, mam nadzieję, że podobał wam się poprzedni odcinek. W tym myślę, że już na spokojnie tego drzewa dobrniemy, bo jesteśmy tuż obok. Że... Chodźmy. Nie wiem, czy one będą wstawać, jak je po koło nam przewrócę i tak naprawdę... Czy to ma jakiś sens? Nie będziemy teraz wracać do tych poprzednich, bo na razie ich nie potrzebuję. Tymi mauzoleami będę się zajmował i martwił, jak będę potrzebował ich. Natomiast mamy zaznaczone ich, powiedzmy, dwie lokalizacje, więc jak coś, nie ma problemu. Mamy bardzo blisko punkt łaski obok tych dwóch, także jest spoko. A w sumie trzecie jest też tuż obok, tam na dole Liurni akurat, także takie ciekawe nagromadzenie ich tutaj mamy, nie? Do tej pory nie był to aż tak powszechny przeciwnik. Ale tu się trochę to zmieniło. Cienkie kości bestii. O, słyszę kolejnego swoją drogą skarabeusza. Tuż obok. A widzę, że one, kurde, tak samo łażą tempo i bez celu czasami, jak to miało miejsce w tej ich odmianie, powiedzmy, duchowej tych przodków, nie? Tu gdzieś jesteś. Słyszę cię, słyszę cię. O, proszę, ale ten... Na magię chyba. Ej, pomniejsze złote drzewo. Wreszcie. Nice. Czy to będzie jakikolwiek... Tak, posążek Mariki jest aktywny, dobra. Także no, jesteśmy przy drzewie, moi drodzy. Jest pomniejsze złote drzewo, jest ogromne oczywiście drzewo. Ja mam awatara, plus oczywiście masę przeciwników, którzy widzę, że... Kierują się w stronę awatara, jakby nie było. Spróbujmy sobie z tego przywoływacza może, znaczy tego ducha do przywołania. I będziemy z nimi walczyć. Chodźmy do naszego starego znajomego, którym to już się udało nam nie jeden raz po prostu. O! Wow, walczyć! Powinien być łatwiejszy niż ten w Kalid, jak mi się wydaje. Patrząc na poziom trudności lokacji. O Boże. Kurde. Zabijaliście mi moje duszki. Aha, które mogę tylko raz przywołać. Czyli każdy duch może być raz przywołany jako rodzaj, czy... Jak tam właściwie działa, bo już mi je... Czekajcie, bo już mi je powybijało. Ja wiem, że obrywa mi. To nie jest dobre podejście, ale... Nie, w ogóle mogę ducha raz przywołać. Czyli nie ma sensu mieć butelki na manę w takim wypadku, nie? Skoro już nie mogę. Znaczy no, ma sens na popioły wojny, ale żeby przywoływać, to nie. Tylko raz możemy sobie z tego skorzystać. Czyli trzeba bardzo rozważnie ich dobierać, oczywiście, no. Dobra, fajnie byś tutaj uderzył, wiesz? Ale może trochę w tym kierunku? O, właśnie, jakiś zamaszysty atak, dziękuję. Dobra, jest tutaj od groma. Hop! Wow! Ale sobie kurde radzą. Czemu? Nie zabrał mi to życia. Wydaje mi się, że oberwałem, no ale okej. Może się mylę. O! Butelek mi zregenerował, ale miło. A w końcu była to grupa wrogów, jak mnie patrzysz, nie? Oho, będzie atak. Mój znienawidzony! Nie, nie wystrzeliwujesz niczego. A, tym atakiem to przeszedłeś, no racja. O Boże. Dobrze, że bez konia można się obejść. Przy takim obieganiu ich. To jest dosłownie atak Smauga z Dark Souls 1, jak nic. Nie no, bez jaj. To ci jeszcze nie wytrąciło z równowagi? Awatarze?
A to będzie ten atak wytrącający, a także kończący walkę z kolejnym awatarem Złotego Drzewa. Trochę szkoda, że nie jest za każdym razem jakiś inny przeciwnik. Z drugiej strony ja rozumiem, że tych Złotych Drzew jest mnóstwo. Mam pękniętą łzę całunu magii oraz pękniętą łzę całunu błyskawic i całunu śmierci. Dużo w sumie posypało się. Wait, ja naprawdę nie ulepszyłem butelek ostatnio. O mój Boże, i patrzcie, nikt nie zauważył tego w komentarzach. Jesteście tak samo roztrzepani jak ja. Mamy tak. Kryształową łzę uformowano na przestrzeni wieków w miejscu, gdzie dar Złotego Drzewa spada na ziemię. Można zmieszać ją w butelce niesamowitego eliksiru. Powstała mikstura tymczasowo wzmacnia siłę ataków błyskawicami. No i oczywiście kryształowa łza uformowana na przestrzeni wieków w miejscu, gdzie dar Złotego Drzewa spada na ziemię. Dobra, to pominę już, nie? No i można zmieszać. Dobra, no tutaj nie ma niczego odkrywczego. No, tymczasowo zwiększa siłę ataków magicznych. Czyli jak zwykle nie dla mnie. Coś tu może jeszcze będzie? To już generalnie wygląda, jakby to był koniec. No moglibyśmy tam ewentualnie sobie podjechać. Nie wygląda, jakby tutaj było coś więcej do roboty, szczerze mówiąc. Jakie tam pierdoły będą jedynie. Mam nadzieję, że w którymś z tych dzbanków czegoś nie ma. Zawsze mam takie poczucie, że kurde, a może mogłem, nie wiem, spowodować, żeby on porozbijał je wszystkie, że to byłoby dobre rozwiązanie. To możemy odznaczyć. To też, tutaj też byliśmy, przecież jechałem tędy. Tak mi się wydaje. Teraz zwątpiłem przez to. Dobra, do dwójki idziemy. Zaraz, co to za trójka? W sumie to jest mega daleko. What? Ej, gdzie jest trójka? To jest? W tamtym kierunku, co się teraz patrzę. Nie mam tu niczego zaznaczonego. A tu jest! W Kali też tak daleko. O mój Boże, dobra, no odznaczmy to. Jak tam będę miał coś do roboty, no to... Znaczy będę tam chciał w ogóle wrócić, no to tam wrócimy wtedy. No, trochę zabolało. O Boże, nie. Cholera. Czekajcie, ja tutaj na górę powinienem powrócić. Chociaż w sumie tędy też możemy przejechać. Do końca. I zobaczyć, co tam będzie. No dobra, zróbmy tak może. A na górę też powrócimy. Może jakiś punkt łaski bym znalazł. What? Bez jaj! Dobra, no teraz już muszę go zabić. O Boże! Jeszcze więcej życia, nie? Niech one mają. Słuchajcie, ja 1000 HP mu zabrałem, a nic mu prawie nie ubyło. Nie, to jest przeciwnik... Okej, którego można zobaczyć nawet jak gaśnie. To jest ciekawostka. No chciałem powiedzieć, że którego się nie opłaca przebijać w ten sposób, to już ostatnio ustaliłem, ale widać błędnie. Także fajnie, że udało się to poprawić. Jakbyśmy teraz chwycił, ale bym się wściekł, nie? Tak tuż przed leczeniem. O, nie zabolało aż tak jak myślałem. O Boże, o Boże. Marzy mi się zmiana w końcu tej tarczy, tej meduzy. Jakoś tak zaburza ona mi trochę moją postać, ale no jest ona dość przydatna i tak mówię, no w wielu sytuacjach się przydaje jednak ta tarcza. Pani Krole, ale o dziwo skuteczne, okej. Jezus Maria, no zgińże wreszcie! Ile tych drzew możesz niszczyć? O Boże, 1500 run. Duża kość bestii i krew bestii. No w porównaniu do awatara, no to faktycznie tak, takiego minibossa, tego niedźwiedzia traktują, z tym, że to jest przeciwnik, który się normalnie respi, nie? To jest autentycznie porażające i przerażające, no ale cóż zrobić. O, to wygląda ciekawie, czy to będzie jakiś słup powietrza? W sumie dawno nie było ich, nie? Jakoś na początku Liurni chyba ostatnio. O Boże, ważki. Nie wiem, aha, dzięki Waszko. No nie, no wątpię, żebyśmy tędy jakoś... Noż do cholery! Żebyśmy jakoś tam skoczyli. Nie chciałem tyle atakować. Oho. Kim ty jesteś? Okej.
Znaczy widziałem, że nie jesteś przyjacielem, można było cię namierzyć. Jesteś jakby duchem tych rycerzy, których już też parę razy spotkaliśmy, z tym, że jeszcze głowy nie masz po prostu i też działasz na błyskawicach, okej. Okay. Mam przestać, jakichś przeciwników można mieć potem zawał, jak się jakiegoś innego gracza gdzieś spotka. Kurde, ale oni szybko potrafią zniknąć. 406 run, okej. Okay. Fajnie, że butelki sobie zregenerowaliśmy chociaż. Mówię, no pączki to jest chyba jedyna roślina, którą jak teraz widzę, to po prostu do niej podchodzę. No i tam jakieś, wiadomo, rzadkie rzeczy, typu żelasty liści i tak dalej. Tract Bellum. Katakumby Czarnego Noża. Oko bestii drży. Wait. Mieliśmy te zapiski takie. Było coś o nocy tych czarnych noży, nie? Wskazówka śladu noża. Prosta mapa otrzymana od Fim. Wskazuje, gdzie może być ślad czarnego noża. I patrzcie, mamy drzewo, mamy kościół, jakieś ruiny i mamy to. Czyli tutaj gdzieś to będzie. No, tu jest ten kościół, tu jest drzewo. Dobra, to jest to miejsce. Na 100%. Okej. Okay. No to udało się to w końcu odkryć. Trudność to by się przydało, ale trudność nadal nic. Why no, a to niespodzianka. No ale jako bestii drży, nie? To sobie zrobić będzie z głowy. A kolejnym kierunkiem będzie od razu, mówię, Akademia Rei Lucarii, żebyśmy mogli w końcu zrobić też jakąś taką, no dość istotną chyba popularnie lokację. Co to jest? Uważaj, magia. No szczerze, niczego innego się nie spodziewałem w tym miejscu. Skoro to jest właśnie Liurnia, która no jest, kurde, krainą magii. A nie myślę, że go nie trafiło. A bez jaj. Czemu go to nie trafiło? O, teraz tak. Ha, ale widzę, że one i tak wstają. O, proszę. Zapomniałem, że to jest mgła. Mój błąd, no, totalnie, znaczy... Myślałem, że to jest mgła i dlatego tak sobie tutaj na chillku podbiłem. Okej. Okay. Zdarza się. Okej, okay, no teraz bardziej kumam, o co chodzi z tą magią, czyli że zapewne za tą mgłą, jak obstawiam, jest coś, co przywołuje akurat tamte szkielety do życia, bo te, zauważcie, możemy normalnie zabić, tych akurat niestety nie jesteśmy w stanie zabić. Ewentualnie w całym tym lochu już takie coś tutaj będzie występowało i dominowało. O, konwalnie to są inne rośliny, ale które są dla mnie ważne, ale akurat one nie są na zewnątrz. Dobra, tu mamy co? A tu mamy topór Rosusa! Okej. Okay. Że mamy też kolejne szkieletory. Ja bałem się, że one generalnie mogą się tutaj odradzać i odradzać. Nie wiem, pojęcie, co się stało. Pytanie, czy one wszystkie takie będą, czekajcie. To są chyba te dwa z początku, nie? To trochę lipa. No. Dobra, nie ma sensu z nimi walczyć. Przejdźmy to po prostu. A, czyli motyw z Dark Souls 1. Mam jakiegoś przywoływacza pewnie. I teraz ta magia... A, nawet lepiej działa, dobra. Okej. Okay. Zabija to was od razu. Spoko. Wszystkie? Nie, no te nie miały magii, więc one żyją, okej. Okay. Widzę, że... Nie wiem, czy on nie wstał, ten szkielet. Bieganie, może spróbuj tego. O Jezu, jak mi brakowało takich rzeczy. O! Czaroodporna suszona wątroba. Okej. A ty nie masz już tego efektu magii. No. Czy to oznacza, że tutaj był ktoś do za...
Nie, to znaczy, że on też wstanie. Aha, okej. Każdy z nich wstawał, dobra, dobra, to już wiem. Dlatego co słyszałem, to on też wstawał. Błędnie założyłem, że one nie wstaną, jeżeli nie mają efektu magii na sobie. Nie, efekt magii oznacza, że one po prostu wstają w nieskończoność. Przecież tak zawsze to działało z nieumarłymi, nie? Że wszystkie takie szkielety wstawały. Dobra. Chodźmy dalej po prostu. Krab o krab. Pyk, konwalia. Nagrobny fiołek. Wow. Co to za jakiś demoniczny krab był? Jakiś taki byłeś, kurczę, wyróżniający się w tym towarzystwie. Przytom ślepy zaułek. Super. A jakoś tam trzeba z drugiej strony się wbić. Przytom krab. O, duży? O! Okej, okay, duży. Bez jaj, że, kurczę, że to cię nie trafiło, no. Cholernie niesprawiedliwe to było, uważam. Aha. A zachciało mi się skorzystać. Wow! Ej, to są szczegóły fajne, że krew na suficie została. Myślałem, że tego From Software nie ogarnia. Znaczy wiem, że to są drobiazgi, ale no w porównaniu do innych gier, no to... To jest zmiana. Wiem, że w innych grach to jest standard. Jaja kraba. Ekstra. Marzyłem o tym. Łuk runiczny. O, to już o wiele lepiej. Przed tobą ukryta ścieżka. No nie. Ale widzę, że przede mną jest kolejny krab, który wylazł stamtąd? Nie, niemożliwe. Au. Kurde, mordujesz małe krabiki. To z ciebie za krab. Jaja kraba. Trzeba ogarnąć wejście tutaj. W ogóle generalnie dość jasno było w tym miejscu, ale... Krab o krab. Ale jakoś... Mimo wszystko mogę z tego światła sobie korzystać. Może zaraz by mi się jakoś nie przydało czy coś. Ja ciekaw jestem, czy na tych dziwnych miejscach, czy na tych dziwnych gilotynach można wjechać. Można. Wow, wow, wow. No to sobie już nie poszalejecie. Tam wcześniej nic nie było, nie, nie było. Okej. O Boże, jak to będą znowu te ogary, których posągi tutaj są. O, dzień dobry. Pies, niech będzie chwała. Prawdopodobnie potwór. Coś w tym jest, nie da się ukryć. Mam nadzieję, że serio, no, będzie to jakiś inny przeciwnik. Kurde, ale wyczekał z tą strzałą. Kubaniec. O, ale się minęliśmy. Dobra. Pamiętaj, że ten topór atakuje z nad głowy. Jest to naprawdę... Tu przyda się atak. Kłamca nie stanie na twojej drodze. Dla odmiany. To jest akurat wyjątkowa sprawa. Natomiast najpierw zobaczymy tutaj, to chyba będzie wejście do tego ślepego zaułku, tylko że z drugiej strony. Tworzymy bramę sobie czy coś? Pewnie tak. A tu? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, to w takim razie to będzie za mgłą. Bo gdzieś się teraz przejście otworzyło. Ej, no nie wierzę. Na takim low HP, kurde, mi przeżyły. Szkieletory. Wiecie, kiedy realnie, czego moim zdaniem brakuje w tych katakumbach? Naprawdę drobiazgu. Takiego tyci drobiazgu. Żeby to tak
wszystko nie wyglądało podobnie. Innych po prostu albo tekstur, albo nawet chociaż muzyki innej, nie? Ale tekstury same w sobie by zrobiły robotę. Zobaczcie, jak bardzo to robiło robotę w Bloodborne. Oczywiście tam te lochy kielicha były znacznie bardziej zaawansowane niż te katakomby w Elden Ringu, ale no i tam były losowo generowane. Ale generalnie no już by to całkowicie nastrój zmieniało tej lokacji, nie? Nie no, tu nie ma opcji, żeby gdzie indziej pójść. Ciekawe co w takim razie teraz. Ogary pewnie? Ale z jedną butelką, nie? Przez fogę. Trochę lipa. Światło może ofiarować tą śmierć. O, super. Marzę o tym. Zabójca czarnego noża. O kurde! Genialnie wygląda. Patrzcie, mamy debuffa w ogóle. Ale zepsułem. Nie! Świetny soundtrack. Chyba też już był. On podobnie jak sam zabójca. O nie! Drogą wygląda jak gość, który powinien nabijać krwawienie. No powiedzcie, że macie inne zdanie, to będę w szoku. O kurde. Dobra, za bardzo na bloki staram się stawiać, chociaż... Chyba trochę też... O Boże. Chyba trochę powinienem. O kurde. No to jest właśnie asasyn kontra... Ciężki topór. Nie jest to równe starcie. Szczególnie jak mamy tak powolne ataki, jeszcze nam miałem końcówkę staminy. Dobra, powrócimy do tego miejsca. Wydaje mi się, że to jest taki... Nie wiem, czy właśnie drugi boss jaki będzie generalnie w tym grobowcu do pokonania. No, kurde, no nie wiem. Czy tam za tym pierwszym przejściem coś jeszcze innego będzie? Aż w sumie zaraz. Wątpię, żeby to się do tego samego sprowadzało. Chyba jest jakiś inny boss. Tak mi się wydaje. Kurde, mam nadzieję, że naokoło teraz nie biegam. Może faktycznie będzie dwóch bossów w lokacji. No najwyżej robię niepotrzebne kilometry. A tak chciałem wam pokazać, jak to już przebiegam, bo uznałem, że hej, to jest łatwe, żeby zginąć tutaj. A może serio robię teraz naprawdę niepotrzebne kilometry. Ale coś mi mówi, że to... Nie no, to musi być coś innego. Także będzie chyba dwóch bossów w lokacji. Pierwszy raz, tak mi się wydaje. Już tak ostatnio coś powiem, że tak mogło być. Nie no, nie ma szans, żeby to było inaczej, no. Dobra, więc jest stamina. W sumie wątpię, że go zatrujemy, ale spróbujmy. No, za jeden oberwał i tyle, nie? Koniec historii. A nie mam błogosławieństwa Baldachimu, więc... Tracimy niejako staminę. Znaczy, witalność kosztem większej wytrzymałości, widzę. Taki debuff był, teraz to zeszło. Aha, czyli to jest ten debuff po tym trafieniu, okej, kumam już go. Boże, te szkielety biegające we mgle. A, wysysa mi życie. Schodzi po prostu to życie przez jakiś czas. Cholerny wampir, nie? Z niego. Nie. Nie miałem za bardzo czasu, żeby się przyglądać, że na przykład to go nie leczy jeszcze. Czy on tylko wysysa to życie. Ale jakby leczyło, to byłoby niezłe. Okej, czy podnosząc się nie otrzymuję obrażeń często. Tak się to dziwnie składa. Mam nadzieję, że w dalszym etapie gry będę bardziej tankowaty po prostu.
I wtedy ta powolna broń nie będzie takim problemem, jak jest tutaj na razie. Moi drodzy, mamy modry sztylet skrytobójcy oraz ślad czarnego noża. To będzie nasz dowód dla Fii na to, że pokonaliśmy go. Okej, ale to jeszcze i tak nie koniec, bo tutaj mamy coś jeszcze. Okej, ja chciałem powiedzieć, że tam mamy jeszcze chyba drugiego bossa do pokonania. Aha, powrót do wyjścia, dobra. No powrócimy sobie, bo stać mnie teraz na level, więc jak najbardziej chciałbym z tego skorzystać, żeby, wiecie, polevelować sobie i zaraz zobaczymy, co dalej jeszcze jest. Kurde, dużo dzisiaj zrobiliśmy. Ej, on się respi w ogóle. Ciekawe, czy ekwipunek mógłby z niego wylecieć. No. Au. Oż ty. Dobra. 406. No nie, no nie ma. Nie sądzę, żeby to była dobra farma w ogóle, na przykład na tym poziomie. Oko bestii drży. Tak, no zapewne musimy te ogary zabić pieprzone i wtedy będziemy mogli nakarmić bestie po raz kolejny. Dobra, i będzie jeszcze raz wytrzymałość. Może na samego bossa to mi się akurat tam mega nie przyda, ale... No, średni ciężar, ale do eksploracji już jak znalazł. Zobaczymy tak, jeszcze... Trafienia krytyczne przewracają punkty życia. I tu jest modry sztylet, który zdobyliśmy, czyli sztylet zabójcy jest zniekształcony i splamiony błękitem. Trafienia krytyczne przewracają punkty skupienia. Czyli fajnie, żeby sobie właśnie na przykład wiele razy można było korzystać z popiołu wojny, nie? A nie korzystać ciągle, nie trzeba będzie mega dużo butelek używać. Ten amulet przypomina połyskujący ostrze używane podczas nocy czarnych noży, te, które dały posmakować śmierci półbogom. No, tak jak mówiłem, to był drugi raz ten taki skrytobójca, a naprawdę świetny jest, dlatego też ten soundtrack tak dobrze kojarzę, tam tak, to był z tego akurat przeciwnika. Teraz mam pewność. Jeszcze. A, właśnie. Czekaj, czy to możemy komuś dać, szczerze mówiąc, czy to tylko tak dla nas jest? W noc czarnych noży ktoś wykradł Malikethowi czarnej klinze. Fragment śmierci i tchnął jego moc w sztylety zabójców. Ten znak jest dowodem rytuału i skrywa prawdę o spisku. No i ten spisek, ten dowód potwierdzający spisek, dostarczymy pewnie do Fii w twierdzy Okrągłego Stołu, czy tam Stołu Utraconej Łaski. To myślę, że mogę spokojnie zamiennie mówić, ale to oczywiście pewnie... Bosie, którym jest cmentarny cień. O Boże, to też było. Oh shit! Zapomniałem, jakie ty spustoszenie się jesz. Z tym, że to jest gorsza wersja, bo masz szkielety do pomocy. Co ci z głowy wychodzi? Trucizna jakaś. Dobra, no, trzeba się na nim skupić. Dobra, powiem tak. Boss to jest taki typowy DPS. Czyli... Jest żenujący, jeżeli chodzi o ilość życia, ale jak przywali, żeby zrobić swoją serię ataków, to nie ma co z nas zbierać. Dałoby się, kurde, trafić, no. Teraz jesteś mój. Pięknie, szkielety padły. No, boss był takim po prostu, no, zwyklejszym mobem, nie? Pokonano wroga, prochy, bliźnioksiężnika. O kurde. Bliźnioksiężnik i skrzynia jeszcze tutaj jest przed nami. Mogła to być pułapka w sumie. Ale nie, są to morowe korzenie, dlatego też nasze oko drżało ku bestii. Zobaczmy te prochy. Bliźnioksiężnika. Prochy, w których wciąż jeszcze kryją się duchy, żeby przyzwać ducha bliźnioksiężnika. Duch czarodzieja z Rey Lucari, noszący kamienną koronę. Uczniowie bliźnioksiężnika to elita Akademii, zdolne do opanowania czarów odłamku błyskamiennej komety i kryształowego wybuchu. Czyli błyskamień to kometa. Okej, okay, czegoś nowego się dowiedzieliśmy. Widzicie, to są właśnie te strzępki informacji, nie? I jakieś tam fragmenty historii, które można sklejać w całość. Musimy pójść do Fii, musimy pójść do bestii, żeby ją tam nakarmić po raz kolejny. Musimy, no chcę, no. Jestem ciekaw, czy to już będzie ostatnie, czy jeszcze trochę tego będziemy musieli tych korzeni morowych zdobyć. Gdzie Dailosa teraz? Dialosa, przepraszam, wywiało znowuż. No chłop nie potrafił się iść na innym miejscu. Znaczy, domyślam się ich dokąd tylko wywiało, ale tak od razu?
No dobra, no. Zapowiedział nam generalnie, dokąd pójdzie. Jakby ktoś nie słuchał, no to on mógł to powtórzyć ze 100 razy jeszcze, ale... Trudno, dobra. Ale myślałem, że trochę tu posiedzi, zanim ruszy jeszcze. Okej, jest błogosławieństwo Baldachimu i o śladach czarnych noży porozmawiajmy. Dear Roger likes to talk of it when abed, the ancient plot in which the first of the demigods was slain, the black knives wielded along with the impressions they made. Then good day to you. Zaraz. Ja nie wiem, czy do Rogera nie mieliśmy w takim razie pójść, ani do niej. Albo po prostu nie zrobiliśmy jeszcze wszystkiego. Możemy jeszcze do niego zajrzeć, to zobaczmy się już na miejscu. Ale zobaczmy, jak na to zareaguje. Daj ślad czarnego noża, dokładnie to o niego chodziło. O Boże. Zobaczcie. Jakieś insekty już go oblazły. This is a black knife print. I can scarcely believe you managed to get your hands on this. You recall our conversation about the Knight of the Black Knives, yes? They say the assassins who carried out the deed were scions of the Eternal City. A group entirely of women, arrayed in armor of silver under cloaks which fooled the eye. The knives they wielded, though, were imparted with the power of the Rune of Death through sinister rite. Please, I beg of you, lend me the knife print for a time. I'd love nothing more than to tease out its secrets. Though only a fragment, a very specific ritual had to be performed to impart the power of the Rune of Death. Traces of the one who performed the rite are sure to remain in the imprint. Half my body has been suffused with death. I'm certain it will help me see. Okej. Okay. Dlatego też te robale tu się zleciałem. No widać tam, że już coraz bardziej to przebija w ogóle z niego. No nie ma już niczego nowego do zaoferowania. Boję się, że niestety nie uda mu się i... skończy tragicznie, ale oby było jakieś takie pozytywne zaskoczenie. Moi drodzy, na sam koniec odcinka pójdziemy do bestii, która znajduje się tutaj w sanktuarium. Oferujemy te korzenie morowe i zobaczymy, co się po prostu wydarzy, czy będzie chciał jeszcze więcej, czy to już jest wystarczająca ilość. Jest to upiorne miejsce, szczerze mówiąc. Jezu, się rzuciła, drodzy, ta bestia. Strange. There's something else. But the death yet quenches. Bring more. Popiół wojny, ryk bestii. Trochę się czuję nieswojo, obracając się plecami w tej sytuacji. Zobaczmy jeszcze tylko opis tego popiołu wojny. Ryk bestii. Nadaje orężowi właściwości i umiejętności. Ten popiół wojny nadaje orężowi właściwość wymyślnej, następującą umiejętność. Pisk nietoperza. Umiejętność okrzyku wojennego używana przez nietoperzowe staruchy. Wydaj z siebie wysoki pisk, wystrzeliwując pocisk ultradźwiękowy we wrogów. Co? Do użytku tylko na orężach zdolnych do pchnięć, z wyjątkiem małych egzemplarzy. Na tych małych egzemplarzach to kurde prawie żadnych popiołów nie można używać, tak jak na to patrzę, szczerze mówiąc. No dobrze, moi drodzy. Myślę, że w tym materiale to by było na tyle. W kolejnym odcinku myślę, że możemy rozpocząć tutaj, na tym terenie. No dosłownie będzie moment, tylko to przelecę jakoś i polecimy. A wiecie co, zrobię to teraz jeszcze. A domkniemy ten wątek. A w kolejnym odcinku po prostu skupimy się na Akademii. Rail Lucari. Ruiny Pałacu Ult. O, w końcu też... Nie skupiałem się na czymś innym, na opowiadaniu o czymś, a po prostu odczytałem z lokacji. Dobra, widzimy się na miejscu. A teraz tak, widzę, że generalnie muszę zwrócić honor. Oni nie pełzną, nie lezą, znaczy się bez celu w jakieś dziwaczne miejsce, a po prostu idą do złotego drzewa. Ja z kolei może idę bez celu. Zobaczę, czy tutaj nie ma czegoś ukrytego.
A, nie ma, dobra. Widzimy się na miejscu. No dobra, moi drodzy, tak dla ciekawskich, sprawdźmy jeszcze tylko ten obszar już tak dosłownie na 100% do końca. Że to już nie będzie nas czekało w kolejnym odcinku. Tu nie ma jakiegoś skarabeusza? Nie słyszę przynajmniej żadnego. Ale też... Tam coś jest u góry. Z tym, że chyba stąd się tutaj nie dostanę. Od drzewa. Trzeba byłoby z północy przejść, na to wychodzi. No dobra, słuchajcie. Myślę, że na spokojnie możemy zakończyć sobie odcinek w tym miejscu, w takiej naprawdę pięknej scenerii. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie, proszę o kciuku w górę i zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco. A kolejny odcinek to będzie eksploracja tutaj, od południowej bramy Rei Lucarii. Także zachęcam do zostawienia lajka i do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku, który oczywiście rozpoczniemy przed bramą, dlatego że chciałbym tutaj przebić się przez tych wrogów i zobaczyć, czy tutaj w tych budynkach jeszcze czegoś wartościowego nie będzie. Następnie wbijamy już za mury tej akademii i tam pewnie spędzimy troszkę czasu. Do usłyszenia i do zobaczenia. Powoli kończymy Liurnię. Myślę, że szczerze to całkiem nieźle już poszło. Naprawdę sporo mamy zrobione. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj jeszcze mamy do sprawdzenia te tereny. Tutaj troszeczkę do końca tą ścieżką. Do kolejnego fragmentu mapy. No i akademia, nie? No i tutaj jakiś tam jeden punkt. I tutaj tam jest fruk do farmienia i tyle. A to mogę... A, to mam zaznaczone, że jak tam coś z tym globusem będę w stanie porobić, to porobiłem. Także generalnie myślę, że Liurnia powoli jest kończona chyba, że coś tutaj jeszcze nas zaskoczy. Zobaczymy. Tak mi się na razie wydaje. Do zobaczyska, trzymajcie się, pa pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.